Czat to jedno z bardziej powszechnych i chętniej stosowanych narzędzi w webinariach i spotkaniach online. Nic dziwnego. Czat to funkcjonalność, którą spotkamy praktycznie w każdej aplikacji, która służy właśnie do webinariów. Dlaczego tak jest? Żeby na to pytanie odpowiedzieć, musimy zacząć od tego, że nie każde webinarium jest takie samo. W zasadzie nie ma dwóch identycznych spotkań online czy szkoleń online. Gdy spotykamy się z małą liczbą uczestników, jest to kilka, powiedzmy kilkanaście osób, wtedy możemy tak naprawdę każdemu z nich nawet udzielić prawa głosu, można się wypowiedzieć za pomocą mikrofonu czy użyć jakiejkolwiek innej formy komunikacji. Gdy mamy do czynienia z kilkudziesięcioma osobami, gdy odwiedza nas kilkaset osób w tym samym czasie, może kilka tysięcy, gdy mamy do czynienia z naprawdę dużą transmisją, z naprawdę dużym szkoleniem, wtedy tak naprawdę nie byłoby możliwości dać każdemu prawa głosu. Czat jest tym narzędziem, z którego każdy może skorzystać. Jest więc taką częścią demokracji w webinariach, w których panem i władcą jest zawsze trener, a jego namiestnikiem jest moderator. To moderator zazwyczaj odpowiada za to, w jaki sposób czat funkcjonuje. Może wykorzystać czat jako narzędzie, które posłuży mu do przywitania uczestników szkolenia, zanim ono jeszcze się zacznie. Może jako osoba, która czat obsługuje, także akcentować główne punkty wystąpienia trenera, może również odpowiadać na pytania, zbierać te pytania. Może również pomagać uczestnikom w kwestiach technicznych, bo jeżeli pojawi się jakiś problem, na przykład ze słyszalnością czy z połączeniem, bardzo często jest tak, że czat jest tym ostatnim elementem, który zawodzi i to właśnie za jego pośrednictwem uczestnicy zgłaszają jakieś tam problemy techniczne. Wreszcie, czat jako narzędzie może służyć do angażowania ludzi, możemy prosić za pomocą czatu o to, żeby byli bardziej aktywni, zadawali więcej pytań, przez to z prostych słuchaczy, widzów stają się uczestnikami szkolenia, interaktywnymi uczestnikami szkolenia. Czat może mieć funkcję zarówno otwartą, jak i funkcję moderowaną. W funkcji moderowanej, gdy mamy bardzo wielu uczestników, sytuacja wygląda tak, że w tym czacie nie wszystkie pytania są wyświetlane na bieżąco. Moderator może decydować, co jest wyświetlane, w jakiej kolejności i na które pytania trener będzie odpowiadał. Czat może być również otwarty, wtedy moderator nie ma kontroli nad tym, jak buduje się dyskusja. Wreszcie moderator może pozwolić nawet na korzystanie z czatów indywidualnych, tak żeby uczestnicy mogli prywatnie ze sobą korespondować na żywo w trakcie webinarium. To jak wykorzystacie czat, jak robić to właściwie, jak wykorzystać maksymalnie jego możliwości, dowiecie się odwiedzając stronę naszego projektu i czytając nasze publikacje, podręcznik trenera i metodykę. Zapraszam.